Podejrzane produkty wycofano już ze sprzedaży w pięciu europejskich krajach: w Austrii, Danii, Szwecji, Finlandii oraz Wielkiej Brytanii. Zagrożenie dla ciała i zdrowia stanowi mrożone warzywa, w których moka znajdowa się bakteria Listeria monocytogenes. Jest ona grona przede wszystkim dla osób starszych, dzieci, kobiet w ci oraz osoby obniżonej odporności organizmu. Główny inspektorat sanitarny ostrzega, w mrożonych warzywach może znajdować się bakteria Listeria monocytogenes FOD. Tomasz Pietrzyk, Agencja Gazeta. Według danych Europejskiego Urzędu do Spraw Bezpieczeństwa Żywności, bakteria Listeria monocytogenes do połowy czerwca zabija w Europie 9 osób. W swoim oświadczeniu główny inspektorat sanitarny przypomina mrożone warzywa na Le Y zawsze przygotowywa zgodnie z instrukcją na opakowaniu, a wice ugotowa je. Dotyczy to takie warzyw, które dodajemy do sałatek, dip czy smoothie. Nieugotowane, mrożone warzywa stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet ciała osób, które je spożywają. Kropka. Parwki z szynki Simple Food wycofane ze sklep WGiz znalazł w nich grone bakterie. Prawdopodobnie bakteria Listeria monocytogenes znajduje się w mrożonej kukurydzy. Fotografia. Tomasz Staczak, Agencja Gazeta. Listerioza to rzadka, ale niebezpieczna choroba, KTR wywołuje bakteria Listeria monocytogenes, jest szczególnie niebezpieczna dla osób osłabionych, dzieci, starców oraz kobiet w ci Y. Osoby, które cierpi z powodu listeriozy, obserwuj zazwyczaj objawy zbliżone do grypy lub zapalenia dr. gemoczowych. U osób osłabionych listerioza może wywoływa zapalenie opony mózgowo-rdzeniowych, a u kobiet w ci Y obumarcie pełdu oraz poronienia.